Teraz wszystko to, co się wokół dzieje w projekcie Six Sigmowym, wszystkie inne fazy są podporządkowane dokładnie tym dwóm fazom. Cześć, tu Igor Bęgowski, wasz mistrz ciągłej poprawy. Witam was na kolejnym odcinku. Znowu jest fajnie, mogę nakręcać na dworze, co mi się najbardziej podoba, jest najładniejsze słońce. Skończyła się pogoda pochmurna i dzisiaj przechodzimy troszkę do bardziej konkretnych rzeczy. Mianowicie zaczniemy już omawiać jedno z narzędzi, które może być dla nas bardzo przydatne w drodze do mistrzostwa ciągłej poprawy. Opowiem dzisiaj o metodzie Six Sigma. Pokrótce zacznę tym małą playlistę, gdzie będę chciał się skupić na kolejnych etapach tego podejścia i chcę was wprowadzić trochę do tej metody Six Sigma. W połowie lat 80. zeszłego wieku została wymyślona, wprowadzona przez Motorola jako takie remedium, sposób na konkurencję firm japońskich, które z wykorzystaniem metody Toyoty Lean zaczęły podbijać rynek amerykański. I będę to się rozwodził bardzo dzisiaj w tym odcinku. Siłą Six Sigmy jest metodologia, podejście, logika. Logika w rozwiązywaniu kolejnych zadań. To naprawdę inżynierowie, menedżerowie Motorola nie odkryli nic nowego. Oni po prostu wzięli obecnie istniejące wtedy narzędzia jakościowe, poukładali je w odpowiedniej kolejności i stworzyli projekty składające się z 5 faz. I o tym będę chciał wam dzisiaj powiedzieć. O projektach tak zwanych D-Make, składających się z 5 etapów. Może się zdziwicie, dlaczego nie będę chciał opisywać faz projektów Six Sigmowych od pierwszej fazy, bo jest ich 5, pamiętajcie. Zacznę od środkowych faz, to są najważniejsze. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że rozwiązywanie problemów polega na zadawaniu pytań? Więc w Six Sigmie są 2 momenty, 2 fazy, w których te pytania się zadaje. To są najważniejsze fazy w projekcie Six Sigma. Mianowicie pierwsze pytanie jest to pytanie dlaczego. Drugie pytanie, pytanie jak. Pytanie dlaczego zadajemy w fazie Analyze. Pytanie jak w fazie Improve. Logiczne. Faza Analyze jest to też ta faza, która się różni w projektach Six Sigmowych od innych projektów, ponieważ Six Sigma kładzie nacisk w fazie Analyze na statystyczną różnicę w procesie w wyniku zmiany jakiejś przyczyny i tylko statystycznie udowodniony wpływ przyczyny na problem w projekcie czy w procesie może skutkować tym, że w fazie improve będziemy się zastanawiali, jak tą przyczynę problemu rozwiązać. Więc to są 2 środkowe fazy, najważniejsze. Jeszcze raz powiem, jest to analyze i improve. Teraz wszystko to, co się wokół dzieje w projekcie Six Sigmowym, wszystkie inne fazy są podporządkowane dokładnie tym dwóm fazom. Pamiętajcie, że obie te fazy bazują na burzy mózgu. Do burzy mózgu są niezbędne, rzetelne dane. I dlatego w projektach D-Make przed fazą Analyze są 2 fazy, które zapewniają nam odpowiednią ilość, jakość danych do tego, żeby tą pierwszą fazę Analyze zrobić. Pierwsza jest to faza Define, gdzie definiuje się klienta, jego oczekiwania, zakres projektu i co musi być zrobione. W bardzo dużym skrócie, o tym będę jeszcze mówił w kolejnych vlogach. Później jest faza Measure, w której dbamy o to, żeby dane, które są wykorzystywane w fazie Analyze, są rzetelne i prawidłowe i można im ufać, tak? Faza Define jest po to, żeby nie popełnić błędu i nie skupić się nie na problemach, tylko na konkretnych rzeczach. Faza Measure po to, żeby ufać danym, że można było obronić projekt w każdej chwili. Pamiętacie? Delta zależy od czego? Od oczekiwań klienta i od pomierzonych efektów naszej pracy. Te 2 pierwsze fazy są po to, żeby mieć pewność co do delty. Później szukamy przyczyn, szukamy rozwiązań. Jeszcze jest 1 faza na końcu, o której sobie zaraz powiemy. I teraz po fazie improve mamy już załatwioną sprawę, problem rozwiązany i delta
powinna być równa 0. Czyli spełniamy oczekiwania klienta. Pamiętacie, co robimy w momencie, jak spełniamy oczekiwania klienta? Próbujemy tylko i wyłącznie control i standaryzację. Dlatego na końcu jest faza, która spina klamrą wszystkie nasze działania i daje nam narzędzie do tego, żebyśmy kontrolowali proces po tych zmianach i te zmiany, standaryzowali te zmiany i dopełnili cały projekt, cały cykl D-Make'owy. Czyli mamy teraz, słuchajcie, fazę Define, Measure, Analyze, Improve i Control, tak zwany D-Make. To jest cała Six Sigma. Siła jest w kolejności, siła jest w logice, siła jest w pokonaniu tych wszystkich 5 etapów po kolei, bez omijania czegokolwiek. I tym właśnie zaczynam taką małą, nową playlistę związaną z fazami projektu D-Make. Dajcie znać, czy chcecie usłyszeć o każdej fazie po kolei. Zrobię oddzielny vlog odnośnie każdej z tych faz. I do usłyszenia!